W Zespole Szkół i Kształcenia Zawodowego w Bielawie realizowany jest projekt Comenius. Jego celem jest pogłębianie wiedzy o europejskiej kulturze oraz wzmocnienie więzi społecznych podczas odkrywania różnorodności kultur poszczególnych państw partnerskich. Obecnie do Bielawy przyjechali przedstawiciele państw współtworzących projekt. Celem tej wizyty, tych wizyt, które będą odbywać się w różnych szkołach, w różnych państwach europejskich, jest przede wszystkim poznawanie tych szkół, poznawanie tych państw, poznawanie ich kultury, ale równocześnie poruszanie tematyki energetyki, poszanowanie energii, energii odnawialnej i wszystkiego, co wiąże się z emanowaniem, epatowaniem taką pozytywną energią, energią skierowaną na dobry kontakt wobec innych ludzi. Tutaj w Bielawie spotkali się sami nauczyciele, żeby właśnie zorganizować następne spotkania w innych krajach dla uczniów. No i właśnie uczniowie z 7 krajów podzieleni na grupy będą opracowywać, wypracowywać konkretne tematy z zagadnień energetyki odnawialnej w taki bardzo prosty sposób, bo są to też uczniowie szkół ogólnokształcących, nie tylko zawodowych, żeby później nauczyciele na różnych przedmiotach mogli wykorzystać te materiały właśnie jakby uświadamiając młodzież. Podczas wizytacji nauczycieli z zagranicy tematem ich rozmów była energetyka odnawialna, a konkretnie geotermia. Wir haben gestern die Arbeitsaufteilung gemacht. Wir haben die Themen Photovoltaik, Solarthermie. Wczoraj podzieliliśmy się obowiązkami, a następnym etapem będzie opracowanie fotowoltaiki, a także geotermii, energii wiatrowej czy oszczędzanie energii. Dzięki temu uczniowie będą widzieć i wiedzieć, jak zaoszczędzić energię w życiu codziennym, zawodowym i szkolnym. A te państwa wybrałem dlatego, bo są bajką europejską, a kontakt do Bielawy dostaliśmy dzięki Rumunii. Dzięki takim spotkaniom nie tylko nauczyciele mogą poszerzyć swoją wiedzę, ale i uczniowie, którzy w niedalekiej przyszłości wyjadą do swoich zagranicznych partnerów. Partner niemiecki, to wczoraj byłam zaskoczona, bo wybrał sobie mobilność, to znaczy wyjazd uczniów bardzo szybko i od razu wszystkich chce zaproponować 20 uczniów w Chorwacji. Natomiast wszystkie pozostałe państwa raczej dzielą tych 20 uczniów na poszczególne państwa, czyli 4 pojedzie do Chorwacji, następnych 4 uczniów do Słowenii i tak dalej. Werden Sie ausarbeiten und dann müssen Sie diese Themen präsentieren. Każde państwo ma do zrealizowania konkretny temat, a uczniowie w poszczególnych państwach będą jeden z nich przygotowywać podczas zajęć grupowych, a po 2 latach powstaną materiały, z których korzystać będą nauczyciele i kolejne grono uczniów. Pobyt w Bielawie jest pierwszym, w którym mieli okazję uczestniczyć goście. Każdy kraj ma coś własnego, specyficznego do zaoferowania innym państwom. My również w dniu wczorajszym nasi goście poznawali Wrocław, wcześniej oglądali Bielawę. W dniu dzisiejszym będą mieli okazję zwiedzić Świdnicę Krzyżową, czyli te miejsca, które są ważne dla historii Polski, ale również ważne dla historii Europy. Uczniowie wspólnie stworzą europejskie czasopismo młodzieżowe, które będzie rozpowszechnione wśród uczestników projektu. Dodatkowo młodzież będzie rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku obcym, w rzeczywistych sytuacjach, jak również rozwiną kompetencje informatyczne oparte na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.